No więc, jeśli mam opisać, co się stało. Nie, ser. Nie okłamałbym pana. Ograniczę się do samych faktów. Tak, ser. Nie, ser. Tak, kałamarnica była faktem. Mam zdjęcia. Nie, ser. Nie było kałamarnic w wiosce. W każdym razie, czekaliśmy na skipa, kiedy ci chuje z GOG się pokazali. Przepraszam za język, ser. Nie wiedziałem, że pan jest wrażliwy. Postaram się też taki być. No więc, Goksi. Pojawili się. Próbowali się skradać, ale szybko ich wykryliśmy. Czarny to sobie kolor do kamuflowania się. To nic, że jest ciemno. Potrzeba trochę szarego, by zamazać kontury. Oczywiście, Johnson kichnął. Tak, ser. Wspomnę mu to podczas czuwania. Na pewno wdowa po nim doceni konstruktywną krytykę. Padło kilka strzałów, ale żadnych ofiar. To było raczej coś w stylu potrząśnięcia dłonią. Tak, ser. Wiem, że nie mam uprawnień, by inicjować agresję organizacjami. Tak tylko se przyjaźnie postrzeliśmy. Rozmowa trwała. Zapytał o zdrowie i jakość moich partnerów seksualnych. Odpowiedziałam uprzejmie, pytając, czy jego matka badała w praktyce branie zwierząt za męża, bo wygląda jak ktoś z farmerską krwią. Ciepło i uprzejmość, jaką sobie okazywaliśmy, stopiłaby pańskie serce. Rozmawialiśmy o wielu aspektach niezwiązanych z tematem tej dyskusji, więc nie będę ich przytaczał. Jednakże dowiedziałam się, że moi ludzie mają znacznie szerszy zasób słów niż sądziłem. Oni naprawdę są klubą dla fundacji. Jakieś 5 minut później okna zaczęły krwawić i zorientowałem się, że skip jest blisko. Bez patrzenia na własne bezpieczeństwo ustawiliśmy się w pozycjach o najwyższych wartościach taktycznych w przypadku wejścia skipa. Dużym zbiegiem okoliczności te pozycje chroniły nas również przed goksami. I wtedy zorientowaliśmy się, że nas wywiad znowu zjebał. Przepraszam, ser, nie wiedziałem, że pan jest agentem wywiadu. Miałem na myśli, że pomimo ich wielu wysiłków, które na pewno są wiele godzin ryzyka spędzonego na walce z zacięciami papierem za biurkiem, nie zauważyli, że ten skurwiel je światło. Tak, przepraszam, ser, chciałem powiedzieć, ten fascynujący i wartościowy obiekt. W każdym razie stało się ciemno. Goście chyba się tego spodziewali. Taki mały szczegół, który warto wspomnieć pana dawnym kolegom z wywiadu. Mieli noktowizory i chyba byli pewni, że są odpowiednio wyposażeni, by poradzić sobie ze skipem. Mogę tylko spekulować w oparciu o ich krzyki, że nikt nie powiedział im o tym, że skip jest wrażliwy na srebro. Więc niektóre rzeczy są uniwersalne. Więc zaczęliśmy strzelać na ślepo w kierunku hałasu. Myślę, że zabiliśmy kilku z nich, ale pan ich nie słyszał. Na pewno by się nie skarżyli. Potem posprzątaliśmy i się wynieśliśmy. Kiedy Gok jest wkurzony, cóż, naskakuje na nasze akcje. Znali ryzyko, tak jak my. Jeśli wszystko potoczyłoby się choć trochę inaczej, to my byśmy byli tymi, którzy zostali rozproszeni po Angolii. To też nie była ich wina. Proszę wybaczyć łacinę, ale... Kurwa, no bywa! Więc kto właściwie wygrał? Cóż, większość nas zginęła, ale terminowaliśmy skipa. Więc powiedzmy, że remis.